Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku naszego vloga. Dzisiaj taka pogoda, ni to słonecznie, ni to deszczowo. Zatem lecimy na Monkey Hill, takie wzgórze, na którym możemy spotkać wiele małpek. Idziemy poszukać taksówki. Jak wytargujemy fajną cenę, to lecimy taksówką, a jeżeli nie, to zamawiamy InDrive. No i mamy to. Lecimy na Monkey Hill. Pierwszy pan sobie zażyczył 600 batów, nie chciał się targować, a kolejna pani, bo jedziemy z panią, zgodziła się na 1000 batów w dwie strony, zaczeka na nas, także uważam, że jest to oferta jak najbardziej do zaakceptowania. InDrive wychodził maksymalnie 400 batów w jedną stronę, tu jest nieco drożej, ale mamy ten komfort, że ktoś z nami pojedzie, zaczeka na nas. Są też wakacje, nie mam zamiaru się targować o każde 10 zł. Zawsze przed wejściem do tuk-tuka albo do taksówki ustalajcie cenę, ale przy większych postojach zawsze wisi kartka z cennikiem i do każdej jakiejś większej miejscowości albo znanej atrakcji turystycznej macie podaną cenę z góry. Tylko mówię, no, warto się targować, tak jak my dzisiaj. Kupiliśmy sobie po drodze banany. No już widać zgraje naszych małych szkodników. Ale ich tu jest. Jest sobie bananka? Papużasz sobie pysznie? Daj też, a nie. To jest ważne, żeby zawsze dawać po jednym bananie, a resztę schować do plecaka. Jak pokażecie tym małpom, że macie całą jukę bananów, to wam wszystkie zabiorą. Więc w momencie, kiedy nie ma ich zbyt dużo, wyciągamy po jednym i trzymamy go sobie na zapas. Patrz, nie weźmie. Dobre. Gardzisz moim bananem? No wiesz ty co? Ja ci tu od serca. Tak mało? Daj więcej. Albo wszyscy, albo żaden. A jednak weźmiesz. Uważam. No i tam jest właśnie mój worek bananów. Myślałem, że uda mi się to zrobić ukradkiem, ale niestety trzeba się było od nich odpędzić, więc małpy ukradły cały przydział. No
Te małpy zdecydowanie nie są przyjazne. Są wrenne i zachłanne. Także na taki spacerek zalecam patyk z pobocza. Czy mówiłam ci już dzisiaj, że cię dzisiaj nienawidzę za to? Nie, a o co chodzi? Jest mega gorąco, jestem cały mokry. Ale małpek nie brakuje. iPhone sobie jeszcze radzi, ale taki mały głupak do robienia zdjęć z fajnym zoomem po prostu co chwila paruje. O matko. Strasznie dużo ich tutaj, spójrzcie. Na każdym kroku. Mniej lub bardziej spokojne. Teraz docieramy do viewpointu i to będzie koniec naszej wycieczki. Jedno wiem, co będę robił w drodze na dół. Przepraszam Katarzynę za te katiusze, jakie jej zafundowałem. Waran. No. Zastanawia mnie, kto tu przychodzi ćwiczyć. Jest pełno małp, nie idzie spokojnie przejść, a co dopiero potrenować. Często możemy spotkać ludzi z parasolami, którzy albo kryją się przed deszczem, albo przed słońcem. I bardzo dużo ludzi nosi tutaj rękawiczki. Dam wam małego tipa. Na takie wycieczki warto sobie kupić takiego głuptaka. Za jakieś 100 zł, z dużym optycznym zoomem. Smartfon oczywiście robi ładniejsze zdjęcia, jak taki stary aparat kompaktowy, ale smartfon nie ma zooma. Nawet te, które są niby optyczne, to no nie dorównują niestety. Wracamy do taksówki i może jakaś plaża, zobaczymy. Jedziemy na Caron Beach. Czyli plaża obok Kata Beach. Pani myśli, że mówię do niej, ale nie szkodzi. Ale nie chciała za to dodatkowych pieniędzy. Także w ramach tego, że jeszcze wieczorem z nią lecimy na night market, nie płacimy nic więcej za dłuższy przystanek, a marzymy tylko o tym, aby wejść do wody.
Jesteśmy w Caron Beach. Kasia mówi, pogoda nas nie rozpieszcza. No ale między innymi z tego powodu, żeśmy się wybrali na Monkey Hill. Nie ma takiego mocnego słońca. Czasem na chwilę wyjdzie. Akurat jak pojechaliśmy na parę, to zaszło. Ale tak jest strasznie gorąco. Jest gdzieś 30 stopni. Szukamy jakiejś fajnej miejscówy, jakiegoś leżaczka i idziemy do wody. Koloru wody nie ma co porównywać bez słońca, ale jeśli chodzi o piasek, infrastrukturę, to Kata moim zdaniem lepsza. Blisko street food, tutaj patrzę w lewo, patrzę w prawo, jak zgłodniejemy, nie wiem co będziemy jeść. Ceny też delikatnie wyższe. Wyszło słoneczko, ale my już wracamy na hotel, prysznic i lecimy na night market do Phuket Town. Zabraliśmy się w porę z Caron Beach, bo akurat spadł lekki deszczyk i tutaj mam dla was małego protipa. Nie ma sensu zabierać ze sobą nie wiadomo ile ciuchów. Tu na każdym rogu jest pralnia albo automatyczna, albo po prostu można oddać rzeczy do prania. Ja skorzystam z tej drugiej opcji. Lepiej zaoszczędzić sobie miejsce w walizce, aby sobie troszeczkę frykasów stąd nawozić. A nie, że później walizka waży 18 kg i nie można sobie nic ciekawego przywieźć. Także idziemy do pralni, idziemy wymienić sobie troszeczkę forsy i lecimy na night market. Co to jest night market? To jest taki market z jedzeniem, jest mnóstwo jakichś food trucków, street foodów i oczywiście mnóstwo innych szpargałów chińskich do pokupowania. Pan mi się zatrzymał, nie może być. Zwykle tutaj pchają się wszędzie na chama. Powiem wam, nie umiem tędy przechodzić przez jezdnię. W sensie tutaj nie umiem przechodzić przez jezdnię. Wiem, że się trzeba popatrzeć odwrotnie niż u nas, ale ja się patrzę we wszystkie strony i tak nie potrafię przejść. To jest w ogóle sztos tutaj. Stragan z owocami, pani waży pranie. Kupon z pralni, 50 batów za kilo. No i oczywiście klasyczny sztosik. Oddałem rzeczy do prania w 65 roku. Idę do pralni, pani waży moje brudne gacie na stoisku z owocami. Ale cyrk, ale ma to oczywiście swój klimat. Wracając do daty, wczoraj troszeczkę sobie surfowałem po sieci na smartfonie i na przykład Google mi podpowiadało, że ta strona została odwiedzona przez ciebie 1 września 65 roku. No, masakra.
pojedziemy sobie na Night Market do Phuket Town. Jak nie będzie głośno, to coś tam poopowiadam, a jeżeli będzie głośno, to po prostu pokażę wam, jak to mniej więcej wygląda. Małą zajawkę tego mieliście w pierwszym albo drugim odcinku, w drugim. U nas też jest Night Market, chyba nawet trzy są. Jeden z nich żeśmy wam pokazali. Tak, to było w drugim odcinku, ten będzie dużo, dużo większy. Jesteśmy w Phuket Town, Night Market, dwie przecznice dalej. Pani próbowała nas gdzie indziej zawieźć. Podejrzewam, że chciało się pchać w te korki, bo jest tu masa ludzi. Tłumacząc to, że ten, który był wcześniej, jest dużo lepszy, więc tu można kupić. Ale my nie jedziemy na zakupy, chcemy po prostu zobaczyć ten słynny Night Market, który się odbywa po prostu raz w niedzielę. Ten market otwiera się raz w tygodniu, jest to niedziela, zamykane są ulice w centrum, ale jest tego tak dużo jak ludzi, którzy tutaj przychodzą i mnie to nie zachęca, szczerze mówiąc, do spożywania czegokolwiek. Jest tak duszno, masakra. Poza jedzeniem, mnóstwo rękodzieła, tłum, tłum i jeszcze raz tłum. No dobre było, ale jest strasznie dużo ludzi. Mega dużo ludzi. Tłumno i duszno i gorąco. I czasami ludzie tak po prostu byli zgarnięci, że... No ale... W sumie wiedzieliśmy się, na to się piszemy, więc im możemy się posłuchać. Otóż to, ja sobie też pojadłem nudelki, których nie było akurat u nas, na Night Markecie. Ale krokodyla... Dalej się nie doczekałeś. Nie doczekałem się. No co, wracamy na hotel, dziękujemy za odcinek, trzymajcie się i do następnego.